Dobry wieczór. W Natolinie koło Warszawy spotkali się dziś przewodniczący Rady Państwa Wojciech Jaruzelski oraz prymas Polski kardynał Józef Glemp. Z satysfakcją odnotowano zakończenie prac redakcyjnych nad dokumentem regulującym status prawny Kościoła katolickiego w Polsce. Ustawa sejmowa w tej sprawie utoruje drogę do pełnej normalizacji stosunków między naszym krajem a Stolicą Apostolską. Wyrażono zadowolenie z porozumienia osiągniętego przy okrągłym stole. To fundamenty pojednania i zgody narodowej. Bardzo sobie cenię każde spotkanie z księdzem prymasem, a dzisiejsze, sądzę, ma szczególną wartość z uwagi na moment historyczny, w jakim się odbywa. Czy mogę być wścibski? Tak. Czy do tych wyborów najbliższych duchowieństwo pójdzie szerszym frontem niż do poprzednich? No nie mogę tak przewidywać. Uważam, że jest ogólne wychodzenie z bierności na rzecz zaangażowania się powszechnie grup społecznych w kształtowanie życia politycznego, społecznego. I stąd też uważam, że zbliżające się wybory będą nośne społecznie. Rozmówcy wyrazili nadzieję, że najbliższe wybory do Sejmu i Senatu spełnią pragnienia społeczeństwa, by ich przedstawiciele kierowali się w życiu publicznym troską o wspólne dobro i pomyślność ojczyzny. Wybory to główny temat dzisiejszego posiedzenia Rady Państwa. Panie ministrze, czy znamy już termin wyborów? Tak, Rada Państwa na dzisiejszym posiedzeniu podjęła uchwałę i ustaliła tą datę na 4 czerwca bieżącego roku. W każdym okręgu kandydować będzie przynajmniej jeden obywatel bezpartyjny na posła. Skład Państwowej Komisji Wyborczej odpowiada składowi uczestników okrągłego stołu. W wielczańskich zakładach samochodowych odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich. Chcemy utworzyć Związek Zawodowy Inżynierów i Technik. Chcemy aktywnie współdziałać w rozwoju kraju, w wypracowaniu tego, co trzeba dzielić. Dlatego w najbliższych dniach pragniemy jako stowarzyszenie rozpocząć takie działania, aby najlepsi przedstawiciele inteligencji technicznej mogli w przyszłości aktywnie pracować w Sejmie i Senacie. Nowa ordynacja wyborcza stwarza takie możliwości. Nie musimy czekać, aż nas wyznaczą. Możemy sami wyłaniać naszych kandydatów i prowadzić wokół nich akcję wyborczą. W Gdańsku odbyła się konferencja prasowa Lecha Wałęsy, który powiedział między innymi: każdy ma tu inne zdanie i wy też między sobą macie inne. I ja mam też inne zdania, więc trzeba te zdania skorygować. Trzeba po prostu mądrze do tych tematów podchodzić. Natomiast czy wola jest? Z tego co widać jest wola rozmów i wola rozwiązania tego problemu. Ale jak? Trzeba dyskutować. Dzisiaj nie ma tak dużo emocji. Jest inaczej. Każdy tak nieufnie patrzy, a czy to co da, czy warto wejść, a kto za tym stoi, a czy do czego to doprowadzi. I moim zdaniem to chyba jest lepsze na reformy. Dlatego, że ta nieufność będzie powodowała, że ludzie będą wchodzić tylko w to, co jest dobre, co poszerza, co rozwiązuje, co pomaga. I emocje powinny narastać odwrotnie, jak było to w 80 roku. A więc odwrotnie proporcjonalnie do roku 80. Ruch emocjonalny. To wtedy spadający, a dzisiaj narastający. Tak się spodziewam, że będzie się działo i w tym kierunku będziemy starali się działać. Przyjechali z całej Polski. Spotkali się na 40 minut, aby zamanifestować niezadowolenie ze swojej sytuacji materialnej. Wiec weteranów pracy przed pomnikiem Kopernika przebiegał spokojnie. Manifestacja była legalna. Jak pani oceniają tę manifestację? Jako protest? Ja oceniam jako protest. Protest przeciwko czemu? Żeby były większe emerytury. Zaniżoną emeryturą. Czyli tylko pieniądze? Oczywiście, że pieniądze, a w związku z tym i wszystko. Jak są pieniądze, to i poprawa różna. Na przykład ja w momencie przechodząc na emeryturę, nie powiem, że miałem źle. Miałem dosyć wysoką podstawę wypracowaną. Ale niestety przez pierwsze 2 lata moja emerytura została zamrożona, nie podlegała żadnej rewaloryzacji. Czy tylko o pieniądze tu chodzi? Nie tylko. Na pewno, jeżeli chodzi o pieniądze, to chodzi o tych, którzy zarabiają, którzy najmniejsze mają emerytury i którzy są w ciężkiej sytuacji. Biorąc pod uwagę odbyte ostatnio posiedzenie Biura Politycznego Komitetu Centralnego naszej partii, istnieje we mnie przekonanie, że możemy liczyć autentycznie na poprawę warunków bytowych i tego, co nazwałem szacunku dla świata weteranów i emerytów.
Zebrani przyjęli rezolucję, w której domagają się szybkiej poprawy warunków życia. W sprawach indywidualnych rozmawiał z emerytami Alfred Miodowicz. 52 przedsiębiorstwa, które w minionym roku osiągnęły najlepsze wyniki eksportowe, otrzymały dziś takie oto dyplomy od ministra współpracy gospodarczej z zagranicą. Wśród wyróżnionych m.in. łódzka fabryka aparatury medycznej FAMET. Lampy operacyjne, aparaty do elektrochirurgii, lampy bezcieniowe kupuje wiele państw. Z drugiego obszaru płatniczego, głównie Francja i Stany Zjednoczone. Warto podkreślić, że wszystkie urządzenia FAMEDu wytwarzane są na podstawie własnych konstrukcji. A to prawdziwa rewelacja. Rolnicza spółdzielnia produkcyjna imienia Przyjaźni polsko-czechosłowackiej w Morszkowie w województwie siedleckim. Wartość eksportu w ubiegłym roku 12 milionów dolarów. Ponad 100% więcej niż w 1987. Dzięki nowoczesnej technologii kupionej od RFN, spółdzielnia przetwarza kazeinę na kazeinę spożywczą. Jest to pierwsza tego typu inwestycja innowacyjno-wdrożeniowa w krajach RWPG. Cegiełka do cegiełki i mamy nowe domy. Spółdzielnia Dąb, największa w Szczecinie, rok temu była też najdroższa. Lokatorzy narzekali, protestowali, w końcu płacili. Tyle, że nie wiedzieli za co. Ktoś wpadł na pomysł, władzę przekazano radom osiedla. I stał się cud. Już po kilku miesiącach w spółdzielni Dąb mieszka się najtaniej. Za dewastację lokatorzy płacą już z własnej kieszeni. Czyżby uspółdzielczenie spółdzielni było lekiem na całe zło? W sukces wierzą też wydawcy pierwszego w Polsce prywatnego czasopisma reklamowo-ogłoszeniowego. Szczeciński Kontakt ukazuje się raz w tygodniu, prowadzi 42 działy. W perspektywie biura w całej Polsce. Na razie za swój lokal płacą jak za zboże. Lot wycenił 67 metrów kwadratowych na ponad 2 miliony złotych miesięcznie. Ale czy to naprawdę dużo? Inne wydarzenia kulturalne dnia w skrócie. Kolegium Majus Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po raz pierwszy w dziejach tej uczelni tytuł doktora honoris causa otrzymał przedstawiciel sztuki filmowej, telewizyjnej i teatralnej Andrzej Wajda. Te mury Jagiellońskiego Uniwersytetu były zawsze dla mnie miejscem niezależnej i bezinteresownej myśli. Niestety nie dane mi było studiować tych murach. Wizyta starszej pani Friedricha Dürrenmatta znów na scenie. Sztukę wystawił w Teatrze na Woli Warszawski Teatr Narodowy. W roli najbogatszej kobiety świata, obchodząca jubileusz 40-lecia pracy artystycznej Ewa Krasnodębska. Chcemy wydobyć przede wszystkim wartości moralne tej sztuki. Jak dalece pieniądz, co się staje bardzo wymowne w naszej polskiej rzeczywistości, potrafi zniszczyć moralnie człowieka. W Tatrach od 3 dni wieje halny. Jest bardzo ciepło. Na dole w Zakopanem w słońcu 30 stopni i tłok na plaży. Zwłaszcza, że amatorzy nart nie mogą wjechać na Kasprowy, gdzie leży jeszcze 90 cm śniegu. Wiatr unieruchomił kolejkę. Miejscowi twierdzą, że to już ostatni dzień. Pogoda się zmieni. Instytut Leśnictwa apeluje do państwa o zachowanie szczególnej ostrożności przy obchodzeniu się z ogniem. Płoną lasy. Z każdym dniem zagrożenie pożarami wzrasta. I to już wszystko w tym wydaniu dziennika. Kłaniam się państwu.